Karolina Kamiska, witam Państwa w środę 27 lipca. Zapraszam na Telefakty. Uwaga na oszustów. Chyba najlepszą metodą, żeby się nie dać oszukać jest zasada kierowców ograniczonego zaufania. Studenci nagrywają film. Rekrutacja w trybie internetowym i w trybie stacjonarnym trwa... coraz bardziej bezwzględni i sprytni. Oszuści prześcigają się w pomysłach jak wyłudzić pieniądze. Stosują już nie tylko metodę na wnuczka czy policjanta, ale sprawnie działają też w sieci. Wiele metod i sposobów, które zmierzają do wyłudzenia pieniędzy. Oszuści są czujni i bezwzględni. Metoda na wnuczka była kiedyś i ciągle jest, mimo że tyle o tym się mówi, prawda? Ileś tam osób jest nabranych. Yy, firmy energetyczne, bo mamy prawo zmiany sprzedawcy prądu. Dzwonią, przedstawiają się jako dotychczasowi nasi Operatorzy czy dostawcy prądu namawiają do zmiany, i potem się okazuje, że zmieniliśmy sprzedawcę, że to jest zupełnie ktoś inny. Nie? Więc metody oszustw są bardzo różne. W ostatnim czasie wielu mieszkańców powiatu Ostrowieckiego na skrzynkę mailową otrzymało właśnie rachunki do zapłaty wystawione rzekomo przez Polską Grupę Energetyczną. Jest to jedno wielkie oszustwo, na które na szczęście w naszym powiecie nikt się nie złapał. Nie w każdym przypadku jest jednak tak kolorowo. Słynna sprawa firmy RetroBoot. Światowe marki w dobrej cenie. No, skasowali oszuści 20 parę milionów, mieszkają sobie tam, gdzie nie ma prawa do ekstradycji. No a konsumenci w Polsce zostali no, oszukani. Wśród oszustów modna stała się ostatnio próba wyłudzenia pieniędzy od osób, które dopiero co założyły swoją działalność gospodarczą. Ktoś rejestruje działalność gospodarczą. Pis do ewidencji działalności gospodarczej, jest bezpłatny, o czym wszędzie pisze, ale nagle dostaje rachunek do zapłaty niewielką kwotę 100 zł. Jest to taka metoda cyberprzestępstwa, polegająca na tym, że wysyłam tysiąc wezwań do zapłaty. Bo nie na niewielkie kwoty 100 złotych, prawda? Eee, niech mi połowa zapłaci. Szybko zwija. Uwagę należy zwrócić również na fałszywe maile na temat kontroli dochodów, w których autorzy podszywając się pod urzędy skarbowe informują o ujawnieniu ukrytych dochodów i kontroli podatkowej. Osoby prowadzące, znaczy otrzymujące tego typu informacje. Prosimy ewentualnie zawsze o kontakt z urzędem celem zweryfikowania, czy faktycznie tego typu informacja została z urzędu wysłana. Najczęściej tego typu maile czy pisma nie zawierają danych, takich, które wskazywałyby, że faktycznie jest to nadawca ze strony urzędu. Są tam niepełne informacje co do nadawcy, błędy. W nazwach urzędu czy instytucji innych wysyłających, na przykład Ministerstwa Finansów czy Urzędu Kontroli Skarbowej. Oszukać można każdego, niezależnie od wieku, dlatego nie pozostaje nic innego, jak w każdej sytuacji zachować dużą czujność i ostrożność. Chyba najlepszą metodą, żeby się nie dać oszukać, jest zasada kierowców ograniczonego zaufania. No, 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 trzeba sprawdzać. Sprawdzając umowy, czy otrzymane pisma kilka razy, ewentualnie stracić możemy trochę więcej czasu, a nie pieniędzy. W Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, szykując się do uroczystej inauguracji Roku Akademickiego 2016-2017, władze uczelni i studenci nagrywają film. Nie samym filmem jednak uczelnia żyje, ale przede wszystkim trwającą rekrutacją. Jednym z 20 wydarzeń na 20-lecie Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim jest film promujący uczelnię, a okres wakacji to idealny moment na kręcenie sceny i montaż produkcji. Jesteśmy w trakcie realizacji filmu promującego naszą uczelnię, który to film jest jednym z punktów programu obchodów jubileuszu 20-lecia. No myślę, że jesteśmy na finiszu, a wielka premiera i pierwszy pokaz filmu oczywiście w trakcie jubileuszowej inauguracji 1 października. Zanim jednak odbędzie się inauguracja roku akademickiego, zakończyć musi się rekrutacja na studia, a ta w pełni. Rekrutacja trwa, co prawda, korytarze na razie puste, no wiadomo, wakacje, ale mam nadzieję, że 1 października korytarze wypełnią się nowo zrekrutowanymi studentami. Rekrutacja w trybie internetowym i w trybie stacjonarnym trwa od początku czerwca, tak jak już wcześniej wspominaliśmy, będzie trwała do końca września. Na ten moment zrekrutowana jest setka studentów, a największym zainteresowaniem cieszą się studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Uczelnia oferuje jednak dużo więcej kierunków zarówno na studiach licencjackich jak i magisterskich. W dwóch wydziałach na naszej uczelni można studiować właśnie na pierwszym stopniu studia licencjackie: to ekonomia, bezpieczeństwo narodowe, geodezja i kartografia to wydział nauk społecznych i technicznych, zaś na wydziale pedagogiki i nauk o zdrowiu oczywiście pedagogika, oczywiście pielęgniarstwo, zdrowie publiczne, no i studia nowe. Może nie nowe, wprowadzone w tym roku po raz kolejny wychowanie fizyczne. A zajęcia w ramach wychowania fizycznego odbywać się mają niestandardowym trybem. No, mam nadzieję, że ten właśnie nowy tryb, taki troszeczkę. Yy, Wychodzący ku potrzebom studentów przyciągnie jeszcze większą liczbę chętnych, ponieważ to będzie indywidualny tok studiów dostosowany do harmonogramu, na przykład treningów naszych graczy. Na studiach licencjackich proponowanym kierunkiem jest także fizjoterapia. Studia drugiego stopnia magisterskie w roku akademickim 2016-2017 prowadzone będą na kierunkach pielęgniarstwo, ekonomia i pedagogika. Uczelnia w ofercie ma również szeroką gamę studiów podyplomowych. Studia podyplomowe tutaj mamy. Mamy rekrutację w trybie ciągłym i oferta bardzo szeroka. Ostatnio liczyliśmy, że około 30 kierunków studiów podyplomowych uczelnia oferuje, obydwa wydziały i w każdej chwili rzeczywiście na te studia można się zapisać. Pełna oferta na naszej stronie internetowej. Aby dokonać rekrutacji na studia, należy zalogować się poprzez stronę internetową, a następnie donieść wszystkie wymagane dokumenty między innymi świadectwo dojrzałości. Sandomierz zaprasza na festiwal dookoła Wody. Wielobarwna, wielokulturowa i wakacyjna muzyka zabrzmi w piątek 29 i w sobotę 30 lipca. Festiwal rozpocznie się koncertem w Starym Porcie pod tytułem Fuzja Tradycji. Początek godzina 19. Tu będzie można m.in. wysłuchać szant pieśni morskich, ballat rybackich, pieśni o bitwach morskich oraz muzyki opartej na folklorze irlandzkim, szkockim, angielskim i bretońskim, która kiedyś była grana na pokładach wielkich żaglowców. W sobotę festiwal przeniesie się na rynek starego miasta w Sandomierzu i o godzinie 18 rozpocznie się koncert. Ludzie luźni. Tu m.in. pojawi się kapela ze wsi Warszawa zdobywcy Fryderyka 2016 w kategorii Muzyka Korzeni. W najbliższą sobotę 30 lipca od godziny 10 do godziny 15 będzie można oddać krew w ramach ogólnopolskiej społecznej akcji Przelej krew w rocznicę Powstania Warszawskiego. Ambulans z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach przyjedzie na parking obok domu parafialnego Michal przy ulicy Okulnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Inicjatywa oddawania krwi w rocznicę Powstania Warszawskiego zrodziła się w Szczecinie. Ostrowiec Świętokrzyski przyłącza się do tej ogólnopolskiej akcji po raz pierwszy, a inicjatorami są Ostrowieccy Patrioci wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. Honorowe oddanie krwi to doskonały pomysł, aby uczcić pamięć i oddać cześć bohaterom Powstania Warszawskiego. Do końca lipca zaplanowano przeprowadzenie wyborów w powiatowych strukturach Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wybory odbywają się we wszystkich powiatach, a wojewódzki zjazd sprawozdawczo-wyborczy zaplanowany na połowę września w Kielcach. Powiat Ostrowiecki reprezentować będzie na tym zjeździe 14 delegatów. Podczas zjazdu powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Ostrowcu Świętokrzyskim 24 lipca przewodniczącym zarządu powiatowego PSL w powiecie ostrowieckim po raz drugi został wybrany Arkadiusz Bąk. Arkadiusz Bąk jest przewodniczącym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w roku 2014, został powołany na podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki. Stanowisko to zajmował do listopada 2015 roku. Arkadiusz Bąk jest członkiem Prezydium Polskiego Stronnictwa Ludowego w Kielcach. głosowanie w ramach szóstej edycji plebiscytu Siedem Nowych Cudów Polski. Z naszego regionu tym razem nominacje otrzymały Baseny Mineralne w Solcu Zdroju oraz Muzeum Orła Białego w Skarżysku Kamiennej. Baseny Mineralne w Solcu Zdroju kandydują do miana Siedmiu Nowych Cudów Polski w szóstej edycji plebiscytu organizowanego przez National Geographic Travel. W konkursie nominowano 32 atrakcje z całej Polski, po dwie z każdego województwa. Z naszego regionu tym razem nominację otrzymały baseny mineralne w Solcu Zdroju oraz Muzeum Orła Białego w Skarżysku Kamiennej. Woda przepływająca przez baseny w Solcu Zdroju ma około 3 milionów lat. Zdrowotna solanka siarczkowo-siarkowodorowa ze źródła Malina uchodzi za wodę o najwyższej zawartości aktywnych związków siarki. Gmina nie spoczywa na laurach i ciągle inwestuje. Już wkrótce powstanie tam na przykład okazały deptak. Chcemy wykorzystać jeszcze ten okres finansowania przez środki Unii Europejskiej. Przygotujemy się do dużego projektu rewitalizacja nie tylko centrum miejscowości, ale całej miejscowości, czyli zagospodarowanie wszystkich terenów publicznych oraz utworzenie parku, bo mamy za basenami teren. A najbardziej się cieszymy, że powstanie w sorcu Deptak. Wyłączona zostanie jedna ulica, część ulicy 1 maja, i tu powstanie Deptak, i na pewno to zmieni charakter miejscowości. Głosowanie w ramach szóstej edycji plebiscytu 7 Nowych Cudów Polskich trwa online od 15 lipca do 31 sierpnia. Wyniki zostaną opublikowane na łamach Gazety w numerze, który ukaże się 23 września bieżącego roku. Na 14 października zaplanowano uroczystą galę z udziałem zwycięzców, która odbędzie się podczas targów World Travel Show. W ubiegłym roku Województwo Świętokrzyskie właśnie w tym konkursie reprezentowało Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie, które ostatecznie zajęło drugie miejsce, uzyskując ponad 11% wszystkich głosów. Walka z dopalaczami trwa na dobre. Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Kielcach zatrzymali 27-letnią kobietę i 36-letniego mężczyznę. Dwoje Kielczan podejrzewanych jest o rozprowadzanie dopalaczy. Mundurowi postanowili złożyć wizytę w trzech miejscach, gdzie mieszka, przebywa i wynajmuje lokal 27-latka i 36-latek. W trakcie czynności policjanci zabezpieczyli łącznie ponad kilogram sproszkowanych substancji, wstępnie zidentyfikowanych jako pochodne mefedronu, 232 opakowania gotowych do dopalaczy o nazwie Czyścik, ponad 700 plastikowych i aluminiowych opakowań przygotowanych do porcjowania palaczy, trzy wagi elektroniczne i zgrzewacz służący do hermetycznego zamykania opakowań. Ponadto funkcjonariusze zabezpieczyli również cztery telefony komórkowe i gotówkę w kwocie 15 500 zł. Zabezpieczone substancje trafiły do policyjnego laboratorium, a zatrzymani do policyjnego aresztu. Muzyka na zakończenie mamy jeszcze komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który ostrzega przed silnymi burzami, które mogą pojawić się dziś do późnych godzin wieczornych. W czasie silnych burz mogą wystąpić obfite opady deszczu, lokalnie do 60 mm, oraz pory wywiatru do 70 km na godzinę. Lokalnie może pojawić się również grad. A więcej szczegółów o pogodzie po telefaktach. Dziękuję i do zobaczenia!